Skoro Biesiada Literacka to przede wszystkim święto literatury i książek, więc będą spotkania autorskie, wystawy, konkursy, dyskusje, prezentacje książek. Dzisiejszego wieczoru czeka nas wręczenie nagrody w 9. Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2016. Jutro o godzinie 14 odbędzie się turniej jednego wiersza. Nagrodą główną w tym konkursie jest 1200 zł, ale będziemy jutro także świadkami pleneru artystycznego Forma Słowa, który to plener nasza biblioteka organizuje już po raz trzeci. Do udziału w tym wydarzeniu zostali zaproszeni artyści różnych dziedzin sztuk, którzy będą tworzyli prace w oparciu o tekst literacki, o ilustracje, a efekty tych prac będziemy mogli podziwiać podczas wystawy, której wernisaż odbędzie się jutro o godzinie 17, na który serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę Państwa, teraz wręczona zostanie Nagroda Główna w 9. Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2016. Pozwólcie Państwo, że odczytam protokół jury. Po wnikliwej analizie jury postanowiło, że Nagrodę Główną 3000 zł oraz profesjonalny druk książki w nakładzie 500 egzemplarzy otrzyma Daniel Fernandez da Fonseca za książkę. Zapraszam Pawła, zwłaszcza dlatego, że jest pełnoprawnym autorem tej książki i pomysł na Ozory w ogóle powstał w trakcie przygotowań, składaliśmy to razem. Tuż jakby przed Świdnicą, przed tym wydarzeniem, także to jest drugi autor. I pragniemy wspólnie podziękować Bibliotece w Świdnicy, jury, pragniemy podziękować za tak onieśmielająco wnikliwą lekturę naszej książki i oczywiście za wybór jej jako nagrody. A ja już od siebie pragnę podziękować mojej rodzinie, mojemu tacie, mamie za to, że poważyli się tutaj przyjechać, to jest bardzo daleka, zaskoczył mnie bardzo tym, mojej narzeczonej i wszystkim Państwu tutaj zebranym za uwagę i za takie uhonorowanie nas tym jakże onieśmielającym zgromadzeniem. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy wieczór natomiast oprócz ekscytującego momentu wręczenia Nagrody Głównej uświetniam jeszcze dwa wydarzenia. Jednym z nich będzie spotkanie autorskie z panem profesorem Jerzym Brańczykiem oraz panem Michałem Ogórkiem, a także otwarcie wystawy Olga Tokarczuk na świecie, przekłady, odgłos prasy, fotografie. Wystawa przygotowana została przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, której koordynatorami i pomysłodawcami są Małgorzata Laszczak i Jacek Czarnik. Ta wystawa, którą przygotowaliśmy, wzięła się z takiego i z podziwu, i z zaskoczenia, że to aż 30 języków, na 30 języków zostały przełożone utwory Olgi Tokarczuk, co powoduje, że jest liderką pod tym względem wśród pisarzy polskich żyjących, a wśród w tym rankingu takim wszechczasów jest wyprzedzona tylko przez 10 klasyków, w tym dwoje noblistów, czyli Wiesławę Szymborską i Czesława Miłosza. To był wystarczający oczywiście powód do tego, żeby się zająć takim tematem, wystarczająco atrakcyjny, ale oczywiście trudny, no bo zdobyć książki z tak wielu krajów nie jest łatwo, zwłaszcza nie tak znowu dużej bibliotece, jak nasza Biblioteka Wrocławska. Dobry wieczór. Jesteśmy bardzo pod wrażeniem faktu, że uczestniczymy w Biesiadzie Literackiej, bo ja muszę szczerze ci powiedzieć, że nigdy za literata specjalnie się nie uważam. Nic a za biesiadnika? Za biesiadnika bardziej. Chociaż powiem może, dlaczego nie uważam za literata. Otóż ostatnio bym to dopiero uświadomił. Byłem w Nowym Jorku w takiej szkole, na spotkaniu w szkole kolonijnej, gdzie dzieci zachowywały się bardzo niesfornie i pani dyrektor szkoły mówi tak:
to jest pan literat z Polski i on was wszystkich opisze. I teraz co dzieci zrozumiały, kto to jest literat, prawda? No to po prostu jest ktoś gorszy niż Baba Jaga, dlatego że to jest postrach tych dzieci, które do dzisiaj już pewnie będą uważały, że literat to jest coś strasznego. To, że jakoś chyba obaj się nie uważamy za literatów, ale może mnie sprostujesz, może nas to ratuje w tej sytuacji. Ciekawe, że słowa rozchodzą się ze sobą, od siebie oddalają. O ile słowo literatura na dobrą sprawę nie bardzo zmieniła znaczenie, nie zmieniło. Literacki przymiotnik także, to słowo literat. A szczególnie literatka. Słowa wchodzą w nasze myślenie, w nasze bycie do tego stopnia, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, co mówimy, że mówimy to, co mówimy. Ale są tacy nieprawda, co nieprawda mówią nieprawda i oni też prawda mówią, mówiąc nieprawda mówią prawdę. No i tak, to są rytuały, to są słowa zautomatyzowane i to bardzo dobrze, że one są. Czy pewien Niemiec, pozwól, że uzupełnię twoją początek rozmowy, a pewien Niemiec zwrócił mi uwagę na to, że Polacy na przykład w rozmowach telefonicznych nie są w stanie się pożegnać, ponieważ Niemcy mówią po prostu cheese, i kładą słuchawkę. U nas by to było skrajne chamstwo, prawda? Jeżeli po rozmowie telefonicznej coś takiego samuś, to będę kończył, prawda? Albo to już i to trwa, i trwa, ponieważ no, to jest rodzaj grzeczności, takiego rytuału, że nie możemy przerwać tej rozmowy nagle. Powiedziałeś coś bardzo trafnego, powiedziałeś, że Polacy mówią, będę kończył. Nie powiedzą, że skończę, nie. Będę kończył, bo to jest czasownik niedokonany. I my mówimy, ja będę szedł. Czy ja pójdę? No, tego jeszcze nie wiem, ale na razie będę sobie szedł. Będę robił, a nie zrobię. Proszę Państwa, to jest podstawowa różnica. Bardzo wielu moich studentów obcojęzycznych nie potrafiło znaleźć różnicy między jadł i zjadł. Robił i zrobił. Bo to nie jak robił, to zrobił, nie? A potrafimy robić. Nie wyrobić.